Cześć, dzień dobry w piątek, jest godzina 7.15, więc totalna noc jak dla mnie. Nie wiem, kiedy ostatni raz tak wcześnie wstałem, żeby jechać do biura i to nie jest prima aprilis. Właśnie się zbieram po to, żeby już być przygotowanym, mieć odpowiedni setup, być w dobrym miejscu. No i prowadzić dzisiejsze warszawskie dni informatyki na ścieżce Career Stories and Development Paths. Także troszeczkę się stresuję, jednocześnie też jest trochę ekscytacji, ponieważ pierwszy raz będę robił to w taki sposób. Cały dzień zapowiadania prelegentów, przekazywania pytań, zapraszania ich na scenę, pilnowania czasu. No i wiele innych obowiązków organizacyjnych. Wydaje mi się, że się przygotowałem. Mam wydrukowane również jakieś tam skrypty, jakieś notatki dodatkowe z agendą. Wiem, kto kiedy wchodzi, jaki temat prowadzi. Mam przygotowane jakieś tam wstępne koncepcje tego, jak zapowiedzieć każdego z prelegentów. Mam w pewien sposób przynajmniej przećwiczoną swoją prezentację, także mam nadzieję, że również uda mi się dość płynnie przejść z roli speakera do roli chairmana na koniec swojego wystąpienia. Zobaczymy. Teraz lecę do biura. Do usłyszenia. Dobra, studio biurowe już przygotowane. Zrobiłem sobie taki setup, żeby dźwięk szedł z mikrofonu przez mikser. A z kolei ja będę miał odsłuch na słuchawkach, na AirPodsach. Wreszcie wziąłem też maxy po to, żeby mieć możliwość podmiany, jak padną baterie w tych małych, także... No ciekaw jestem, jak to będzie. Za chwilę zaczynamy już połączenie próbne, także znów ekscytacja wzrasta, jest troszeczkę takiej adrenaliny, trochę tremy. Natomiast kurczę, no, co ma być, to będzie, trzeba robić swoje i do przodu. Także spadam. Już zaczęliśmy, sesja trwa, pierwsza sesja. Bartek Kuczyński, tutaj jest live, ja tutaj mam notatki dotyczące sesji, tego co będzie później, tutaj mikrofon, a tutaj młody, żeby nie było za łatwo, także kurczę, ciekawe doświadczenie, mam nadzieję, że Lenek nie będzie mi przeszkadzał w trakcie tych momentów, kiedy sam będę musiał coś mówić, zapowiadać prelegentów, czy w szczególności jak będę miał swoją sesję. No ale zobaczymy. Łatwo nie będzie. Póki co jest super. Właśnie trwa czwarta sesja. Już jest znacznie lepiej. Na początku jednak troszeczkę było takiego stresu związanego z organizacją, ponieważ musiałem się przełączać pomiędzy jedną sesją, drugą sesją. Tutaj wejście, żeby sprawdzić z prelegentem i ze sobą techniczną, z takim operatorem technicznym, sprawdzenie wszystkiego, czy wszystko działa, a później po zakończeniu sesji pierwszego prelegenta musiałem się przełączyć na kolejnego Teamsa, żeby tam z kolejnym prelegentem znowu zacząć weryfikację taką techniczną, czy wszystko jest ok, jakieś takie szybkie ustalenia dotyczące prezentacji, także no, przyznam, że początek był stosunkowo ciężki, trudny, ale już teraz idzie dobrze. Pilnuję czasu, więc jest naprawdę nieźle, tak naprawdę nie mamy żadnej obsuwy. No i kurczę, no super, no, setup też sprawdza się bardzo dobrze. Teraz to wygląda w następujący sposób. O, tutaj mówi do nas teraz Mariusz Banach z ING Tech Poland na temat bezpieczeństwa IT, security. Tutaj notatki, tutaj sprzęcior ustawiłem sobie tak, że tutaj sobie robię mute and mute mikrofonu, żeby nie dłubać w Teamsach ani w jakimkolwiek innym softcie. No i fajnie, kurczę. No. Tak to wygląda tutaj z perspektywy konta użytkownika, tu jest czat, pytania i tak dalej, także tak, lecimy dalej. Kiedy tata pracuje, myszy nie harcują. Taka impreza. Tutaj flaszka. I tutaj sobie zasnął. Czekaj, teraz to ja nic nie szeruję po tym połączeniu nowym. Więc, ale normalnie no to biorę udostępnij okno i zaznaczam PDF-a.
i teraz powinno się udostępnić. Na razie w widoku takim niezmaksymalizowanym, teraz zmaksymalizowanym. Jest wesoło, są jakieś problemy z moją sesją. Nie udaje się przechwycić sygnału z Teamsów z moim ekranem i z moją prezentacją. Także no zobaczymy, jak to będzie. Póki co jest chwilowa obsuwa. Właśnie ze strony technicznej tam chłopaki kombinują, co zrobić, żeby wszystko było ok. W międzyczasie też były problemy związane z tym, że PowerPoint i Keynote nie chciały się w ogóle szerować na Teamsach w trybie pełnoekranowym, także ewidentnie widać, że Apple z Microsoftem się nie lubią. Czekam na razie na naprawienie tych problemów. Mam nadzieję, że uda się je szybko wyeliminować. Cześć, dzień dobry, w końcu po przedłużonej przerwie technicznej. Bardzo Was przepraszamy, natomiast pojawiło się trochę problemów, które trzeba było rozwiązać i już udało się wrócić. Także tyle słowem wstępu, natomiast teraz chciałbym zapowiedzieć następnego prelegenta, którym jestem ja, czyli Michał Pośnik, co-founder i Chief Revenue Officer w Hearme, startupie Mental Health, i dzisiejszą sesję właśnie poprowadzę w kontekście tego, z czym wiąże się budowanie startupu Mental Health B2B i co znosi głowa foundera. Jak widzicie, to co działo się teraz przez ostatnie pół godziny, to jest jeden z takich właśnie problemów, z którymi prowadząc startup można borykać się tak naprawdę na co dzień. To był ciężki dzień, jest godzina 18.23, skończyliśmy właśnie całość. Mieliśmy około na początku 40 minut obsuwy w związku z problemami technicznymi, które się pojawiły w ciągu dnia akurat przed moją sesją. Natomiast udało mi się nadrobić, robiąc po prostu swoją sesję nieco szybciej, plus później trzymając odpowiednie tempo i jakby nadzorując odpowiednio przebieg kolejnych spotkań w taki sposób, że skończyliśmy ostatecznie z taką obsuwą niewiele ponad pół godziny, także tam 10-15 minut prawie żeśmy jeszcze ucięli z tej obsuwy. Także super, jestem niesamowicie zadowolony, bardzo fajny event, bardzo fajne prelekcje, bardzo fajni ludzie, po prostu niesamowicie wartościowe doświadczenie. Polecam w ogóle bycie takim chairmanem właśnie i jakby zawiadywanie całym eventem, całym wydarzeniem. Na każdej z prelekcji mieliśmy tak około 1200-1300 uczestników, także też nieźle. Mimo tych problemów technicznych u mnie również było niecałe 1200 osób z tego, co widziałem w ostatniej chwili. Także jestem niesamowicie zadowolony, bo jednak no, mogli się po niektórzy zdenerwować i zrezygnować tak naprawdę, jeżeli mieliśmy obsuwę, ale widać było, że czekali, widać było, że byli zainteresowani również tematyką tego, o czym opowiadałem, także super. Natomiast oczywiście i tak będziemy nagrywać jeszcze raz moje wystąpienie i pewnie jeszcze kilka innych pojedynczych w związku z problemami po prostu takimi z transmisją. Gdzieś tam się przycinał dźwięk i nie wszystkich było dobrze słychać, także będziemy jeszcze robić dogrywkę, ale to już nie w formule live. I tak jestem zadowolony. A teraz najlepsze na koniec. Tutaj jest lista tych dzisiejszych prelekcji, które się odbyły wraz z oceną uczestników. No i tutaj są różne prelekcje. I tutaj jest moja ścieżka tematyczna, czyli Career Stories and Development Paths. I tutaj tak, 4,87, 4,7, 4,91. Tutaj prezentacja Oli była naprawdę konkretna. Tutaj znów 4,91, bardzo fajna preska Mariusza. 4,87, 4,77, przerwa obiadowa, która raz, że była przerwą, dwa, że po niej znów było jeszcze dodatkowe 40 minut fuck upu. I bang, tutaj wjeżdżam ja, 4,97, także niesamowite jest to, że
Pomimo tego wszystkiego udało mi się zebrać tak wysoką notę. To jest wszystko w skali 5-stopniowej. No i później tutaj nie udało się dokonać ocen. Tutaj 4,52, 4,79 i tu na koniec Krzysiek Kępiński też 4,97. Także tak naprawdę razem z Krzyśkiem dzisiaj żeśmy zwojowali całą ścieżkę, jeśli chodzi o Career Stories. Ja osobiście oczywiście tego tak nie odbieram. Uważam, że chociażby prezentacja Marka Droba czy Cezarego Walenciuka z Uniki powinna być nieco wyżej oceniona, ale z drugiej strony, kurczę, no jakby nie ode mnie to zależy, tak? Oceniali uczestnicy, nie wiem jak dużo spośród tych 1200-1300 osób oceniało tak naprawdę, czy tu mówimy o, nie wiem, 1, 2, 5, 10, 15% ludzi, czy większej puli, natomiast no i tak uważam, że jest to naprawdę niesamowity wynik. I no, dostałem również feedback od organizatorów, że są pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób prowadziłem całość i że jestem fenomenalnym chairmanem, także istnieje duża szansa, że gdzieś tam będę się jeszcze przewijał na innych konferencjach organizowanych przez Fundację Academic Partners. Pozdrawiam. Także tak, kurde, fajny dzień, aczkolwiek męczący. Teraz sprzątam i wracam do domu. To był naprawdę ciężki, ale jednocześnie fajny, ekscytujący dzień. Dzień, który pozwolił mi również zrobić coś nowego, nauczyć się czegoś nowego, poznać coś nowego tak naprawdę, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji być takim chairmanem, taką osobą, która jest no, tak z polskiego, takim konferencjerem tak naprawdę, który zawiaduje całą ścieżką tematyczną przez cały dzień, zapowiada prelegentów, pilnuje, żeby wszystko od strony organizacyjnej przebiegało tak jak trzeba, pilnuje czasu, zadaje pytania, moderuje tak naprawdę te dyskusje, zabawia tłum, że się tak wyrażę. Naprawdę bardzo fajne doświadczenie i podoba mi się to. Podoba mi się, że zgodziłem się spróbować i pomimo pewnego stresu, który już od wczorajszego wieczoru wjeżdżał dość mocno, bo nie wiedziałem, z czym to się będzie wiązało. Miałem różne jakieś tam dziwne myśli w głowie związane z tym, czy przypadkiem tam czegoś nie pomieszam, nie pomylę się w jakiejś sytuacji, czy przypadkiem nie palnę jakiejś głupoty, albo właśnie, nie wiem, nie zaplączę się tak w swoich wypowiedziach, że będę po prostu brzmiał jak jakiś taki totalny nieprofesjonalny konferencjer właśnie. Okazało się, że wręcz przeciwnie, natomiast takie skojarzenie od razu miałem a propos tego, że warto przekraczać swoje granice, warto szukać, eksplorować te nowe przestrzenie, te nowe zajawki, czy nowe jakieś obszary zainteresowań właśnie poprzez próbowanie, poprzez takie wchodzenie o krok dalej niż to, z czym się czujemy komfortowo, to, z czym się czujemy dobrze, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, po prostu robienie czegoś po raz pierwszy, tylko po to, żeby później mogło się to znaleźć w naszym repertuarze umiejętności i doświadczeń. Nie jesteśmy w stanie przecież umieć wszystkiego, nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, w związku z tym musimy mieć w sobie taką odwagę i ciekawość świata, żeby po prostu sprawdzać, gdzie leży ta granica i próbować się rozwijać właśnie w takim kierunku. Oczywiście wiadomo, nie wszyscy tego potrzebują, nie wszyscy tego chcą. Niektórzy się paraliżują totalnie, jak tylko pomyślą w ogóle o tego typu sytuacjach, jakichś, nie wiem, wystąpieniach publicznych. Mnie to osobiście bardzo mocno inspiruje do działania. Lubię to, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię być tak trochę w takim centrum zainteresowania. Więc odnajduję się w tym całkiem nieźle, co nie oznacza oczywiście, że nie mam tremy i nie czuję jakiegoś tam stresu. Natomiast takie miałem skojarzenie właśnie związane z tym, że to trochę tak jak w ciężarach, jak w dźwiganiu. Żebyśmy wiedzieli, jaki jest nasz aktualny rekord, to musimy podnieść więcej niż dotychczas. Jakby nie ma tam przestrzeni na to, że funkcjonujemy sobie w jakiejś takiej komfortowej przestrzeni, gdzie zawsze dźwigaliśmy określony ciężar i teraz z różnych dziwnych przyczyn uznamy, że jesteśmy w stanie podnieść dwa razy więcej tylko dlatego, że podnosiliśmy jakieś komfortowe obciążenia. Po prostu
to działa na takiej zasadzie, że potrzebna jest ta presja, potrzebne jest to obciążenie, znacznie wykraczające poza nasze dotychczasowe możliwości, po to, żebyśmy mogli się sprawdzić, żebyśmy mogli się przetestować, żebyśmy mogli zobaczyć, kurde, czy my damy radę, czy my nie damy rady. Jak nie damy rady, no mówi się trudno. Wtedy będziemy mieli jakiś feedback, będziemy wiedzieli, co powinniśmy zrobić lub czego nie powinniśmy robić, żeby następnym razem być może się udało. Jeżeli się uda, no to znaczy, że albo właśnie to jest ta nowa granica, ten nowy rekord, albo może nawet ten rekord jest jeszcze o krok dalej, jeszcze te parę kilo więcej. I tutaj właśnie myślę, że to działa w podobny sposób. Wiadomo, ciężej jest tego typu wydarzenia traktować w kategoriach treningu siłowego i tego, że możemy sobie dołożyć obciążenia i spróbować, bo przy ciężarach mamy przynajmniej ten komfort, że jak nam się nie uda, no to mało kto będzie o tym wiedział i generalnie no, mówi się trudno, nie podnieśliśmy czy tam nie wycisnęliśmy. Tutaj jest o tyle trudniej, że jeżeli coś nam się nie uda, jeżeli spalimy, no to przeważnie jest jakieś grono ludzi, którzy to widzą, którzy to obserwują i to może wpływać na nas w pewien taki negatywny sposób, ponieważ no, może podburzyć naszą wiarę w siebie, w nasze umiejętności. Możemy popsuć sobie opinię, możemy wystawić się po prostu gdzieś tam na szwank, na śmiech. No to nie są na pewno przyjemne doświadczenia tego typu. Natomiast wydaje mi się, że tak długo jak nie będziemy próbowali przekraczać tej granicy, tak długo nie będziemy w stanie stosunkowo komfortowo poruszać się właśnie w takiej przestrzeni publicznej związanej z wystąpieniami publicznymi, z prowadzeniem różnego rodzaju eventów, z występowaniem przed ludźmi. Nieważne czy w formule online czy offline, bo i to potrafi być stresujące i to wymaga również jakiegoś takiego obycia, warsztatu, jeśli chodzi o sposób, w jaki się prezentujemy, w sposób, w jaki się wysławiamy, w sposób, w jaki potrafimy zainteresować innych naszym tematem, zagadnieniem, które mamy do przedstawienia. Także, kurczę, niesamowicie się cieszę z tego dzisiejszego dnia, z tego nowego doświadczenia. Taka konkretna cegiełka mi dochodzi w tym obszarze właśnie wystąpień publicznych. I super, bo jest duża szansa, że na kolejnych konferencjach tego typu również będę próbował się angażować nieco bardziej niż dotychczas sądziłem, czyli nie tylko w roli prelegenta, ale być może jeżeli będzie możliwość bycia prowadzącym, to czemu nie? Także fajnie, nowa ścieżka, może nie nowa ścieżka kariery, ale nowa ścieżka na pewno takiej jakiejś zajawki, czegoś, co mnie rozwija w pewnym kierunku, który lubię. Zaczyna się gdzieś tam jawić tak dość konkretnie przede mną, także bardzo się cieszę. Jutro część offline'owa w budynku mini Politechniki Warszawskiej przy Koszykowej. Padnę tam na pewno na parę godzin, tak żeby zbić piątki ze znajomymi, porozmawiać z Michałem, z Mikołajem, z organizatorami. Poznać prawdopodobnie też kilku prelegentów. Oczywiście wszystkie osoby, które dzisiaj miały okazję mnie słuchać, jeżeli będziecie mieli chęć, żeby ze mną porozmawiać, zapraszam. Jestem tam również dla Was, także super. Was również zapraszam, jeżeli nie byliście lub jeżeli byliście nawet dzisiaj w formule online, zachęcam Was do tego, żeby pojawić się jutro również w wersji offline'owej, tradycyjnej na Warszawskich Dniach Informatyki Mini PW. Także tak, ja jeszcze spadam teraz montować podcast, którego premiera będzie w najbliższą środę, odcinek z Michałem Bąkiem. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawy odcinek. No i tyle. Do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!